Kochani, z tej strony Ospano, witam wszystkich bardzo serdecznie w serii GTA 5 Życie Gangstera. Jak dzisiaj już widzicie, jesteśmy nad mapą Liberty City. Właśnie Oshia wybiera się do tego miasta, by uciec przed swoją okropną przeszłością Los Santos i naprawić swoje stare błędy. Na samym początku poproszę was o łapki, poproszę o słupka z dzwoneczkiem, żeby ta seria miała więcej energii i żeby Oshia wiedział, że go wspieracie. Liberty City wygląda naprawdę kozacko. Niestety ja muszę za chwilę lądować, szukam swojego lądowiska. Dogadałem się wcześniej z Chińczykami, że pomogą mi w moim odrobieniu się tutaj w Liberty City i w zamian za to zaoferują mi swoją pomoc. Dlatego kazali mi wylądować na trzeciej wyspie po lewej stronie i z tego co widzę to chyba jest ta największa wyspa. To są jakieś mola, oni coś wspominali o tych molach. To będę musiał tam wylądować, ale z tego co widzę to chyba nie ma opcji, żeby wylądować tam samolotem, ponieważ lotnisko jest dopiero na prawo, więc chyba będziemy musieli skoczyć. Myślę, że to jest najlepsza pozycja, żeby skakać, więc skoczymy teraz. Wuuu, Oshia katapultowany. Aj, i chyba trochę za wcześnie wyciągnąłem sobie spadachron, ale wykorzystajmy tą chwilę na małą pogawędkę. Tak jak widzicie, jesteśmy w Liberty City. Liberty City jest chyba nawet znacznie większym miastem, choć jest położony na wyspach z tego co widzicie. I chyba nawet widzę tutaj naszych Chińczyków, tak no całkiem na dole widzę takie auto i tam jakiś trzy gości przy nich stoi. Jestem mega podekscytowany tej racji, że Oshia ma naprawdę szansę naprawić swoje błędy, a to co się działo teraz w Los Santos to przekracza zupełnie nasze możliwości, więc ta ucieczka naprawdę była wam na rękę i dzięki wam kochani wybraliśmy Liberty City. Więc zobaczymy co nas czeka w tym mieście. Teraz trzeba się skupić na tym lądowaniu bardzo dobrze. Oj. I voila! No dobra, no to podejdźmy do naszych chińskich przyjaciół i zobaczmy co tam dla nas mają. Dziękuję za pomoc. Nie wiem jak wam się oddzięczę, ale jeżeli coś ode mnie potrzebujecie, to chętnie to zrobię. No i nie trzeba było czekać na robotę od naszych chińskich przyjaciół. Z racji tego, że jesteśmy w nowym mieście, totalnie nie znamy terenu i jesteśmy dłużni Chińczykom pomoc, musimy dla nich wykonać jedną robotę. Osobę, którą tutaj widzicie, jest przywódcą chińskiej triady, która praktycznie buja tutaj połową miasta, przynajmniej z tego co mi mówi tutaj nasz towarzysz. Chciałby, żebyśmy pojechali w jedną lokalizację, gdzie przebywa jego podopieczny, który sprzeciwił mu się i chce objąć władzę w jego gangu. Dlatego my wykonamy dla niego brudną robotę. Nie wiem czy takiego czegoś się spodziewaliście, ja też trochę się takiego czegoś nie spodziewałem, no ale pomogli nam, my musimy pomóc im. Jeżeli oni potem mają się przyczynić do naszego powrotu do Los Santos, to nie możemy im odmówić. W takim razie ja nie będę długo czekał, jesteśmy strasznie źle ubrani jeżeli chodzi o to miasto, więc ja myślę, że może poczekamy do jakiegoś wieczora zanim ruszymy w miasto, nie chcę ryzykować. Ewentualnie możemy zdjąć kominiarkę, to by nie był głupi pomysł. Myślę, że teraz luźno bez kominiarki możemy się poruszać. Z tego co powiedział nasz chiński kolega, musimy udać się zupełnie na drugą stronę tej wyspy i po tamtej stronie będzie jakaś budowa. Na pewno się zorientujemy, że tam ktoś jest, ponieważ nasz cel tam urzęduje i tam sobie, nie wiem, remontuje jakiś budynek czy coś, swoją siedzibę buduje. Prawdopodobnie będzie tam, a jeżeli nie, to mamy tam na niego czekać. Jeżeli chcecie w następnym odcinku, żebym troszeczkę dla was pozwiedzał Liberty City, to dawajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Dzisiaj nie wiem, czy będę miał na to czas. Oshia woli zrobić robotę dla Chińczyków jak najszybciej, żeby im podpasować i narobić sobie sojuszników. Ale na początku to musimy ogarnąć jakieś auto i nie ma to jak wrócić do pierwotnej części naszej serii, czyli do kradnięcia samochodu. Aj, myślałem, że to lepiej ukradnę. No nic, Oshia, widzę, że wolisz dalej robić brutalnie rzeczy. Przejedźmy się po tej wyspie. Musimy się dopasować do ruchu, ale tutaj chyba nie, to nie jest korek, już myślałem, że mamy tutaj korek, to po prostu jest tyle samochodów zaparkowanych. W sumie się nie dziwię, jak tutaj jest takie no wielkie blokowisko, to ludzie nie mają gdzie parkować tych samochodów, to pakują przy ulicy. No nieźle, nieźle to tutaj wszystko wygląda, moi drodzy. Strasznie wąskie są te uliczki i widzę, że tutaj ludzie czasami po prostu nie wyrabiają na zakrętach. Ale tętni to miasto życiem, no chyba nawet bardziej niż nasze kochane Los Santos. Totalnie nie wiem jak się dostać na tamtą drugą część miasta, totalnie nie znam Liberty City. Muszę wam się przyznać, że nie grałem w GTA 4, będę musiał to jakoś nadrobić, może na jakiś live'ika jak chcecie. Możecie dać znać też w komentarzu, czy chcecie takie live'y. Słuchajcie, tutaj jest jakaś budowa, przejechałem obok niej i tam widziałem jakichś gości. Tylko nie wiem jak tam dojechać.
mniej więcej, żeby tam wjechać. Powiem wam, że... Wow, dobra, tutaj widzę wjazd i widzę jakichś dwóch Chińczyków, którzy tam stoją. Zbadajmy ten teren mniej więcej. Tutaj całe piętra są obstawione jakimiś typami. Tamten gość chyba nawet ma jakąś broń. To chyba jest dobre miejsce. Ciekawe, czy jest ich szef. Oho, tutaj też mogę pojechać. Widzę, że tutaj też ktoś pilnuje z pistoletem. O! No to chyba jesteśmy w dobrym miejscu, patrzcie się, tam też są jakieś typy. Z tego co widzę, chyba nie ma co tutaj wjeżdżać samochodem. Myślę, że musimy tutaj zjechać jakoś na dół i chyba dobrze teraz jadę. Spróbujemy ich obejść od wody. Myślę również, że robienie tego w dzień to będzie bardzo zły pomysł, więc poczekamy do wieczora i zaczniemy coś tam działać. Jest już godzina około 21. Mam nadzieję, że ten szef dalej tam jest. W ogóle popatrzcie teraz, jakie to miasto jest piękne. Nie widzimy pewnie najładniejszej części, ale teraz jak wszędzie palą się światła, to też naprawdę miasto wygląda super i wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Powiem wam, że podoba mi się bardziej niż w naszym Los Santos. Nie wiem jakie są wasze odczucia, ale zdecydowanie tutaj jest ładniej. I być może więcej interesów do zrobienia. Nie zapytacie teraz, jak rozpoznamy nasz cel. Tego co wiem, lubi ubierać się w czerwoną koszulę, że to jest jakiś tam jego znak rodzinny, kolor rodziny czy jakoś tak. Nie wiem jak tam jest z tradycjami w triadach, ale być może to ma jakieś powiązania. Wiem, że w Japonii mają tam jakieś herby, które są powiązane z rodami czy coś w tym stylu. Fajne jest to, że mam się w ogóle nie martwić o policję. Nasz zleceniodawca ma takie układy w tym mieście, że policja dzisiaj będzie omijać szerokim łukiem patrole w tym miejscu. Więc generalnie co się tutaj wydarzy, nikt na to nie zareaguje. Jest to troszeczkę straszne, prawda? Ale z drugiej strony fajnie jest mieć takie znajomości. Jak tam wejść teraz na górę? Chyba tędy mógłbym wejść. O. Dobra, gicio, gicio, gicio. Ale dalej nie przejdziemy, ten gościu bacznie nas obserwuje. Chyba, nie no nie, tutaj nie ma jak przejść, musimy go zdjąć. Boję się, że jak do niego strzelę, to kumple się skapną. A jeżeli się skapną, rozpętamy tutaj małą strzelaninę. No cóż, chyba musimy zareagować, w ogóle próbujmy jeszcze raz tutaj zejść. Dobra, może zejdziemy rzeczywiście. I tam dalej podejdę. Dobra, tutaj jesteśmy niezauważeni. Ale i tak nie ma tutaj innego wejścia z tego co widzę, więc i tak będziemy musieli podjąć walkę. Spróbuję się zakraść jak najbliżej tego gościa i go po prostu unicestwić w inny sposób. Dobra, zaczynamy. Udało się, dobra, wchodzimy. Widziałem tam jednego na górze zaś. Tu jest kolejny cel. Kurde, ciężko teraz będzie przejść niezauważonym, więc dobra. Trzeba ryzykować dalej. Tylko który pierwszy? Chyba tamten na górze. O kurde, dobra! Zauważyli mnie, zaczyna się! O kurde, lecą, lecą na mnie, lecą! Chińczyki zbiegają z góry! Coraz więcej, co jest? O kurde, zleciał z czerwony! Dobra, ja stąd spadam! To był zły pomysł! A! Cyk! Nie spodziewałem się, że wszyscy tutaj zejdą. Widzę, że oni się nie patyczkują. Musimy ich jakoś sprytnie teraz zajść. Dobra, tamci zostali na górze. Nie gonią, nie gonią, nie gonią mnie. No to ładnie. To ładnie. Widzę tego gościa w czerwonym, trzeba się go pozbyć. Kolejnego nie ma. Kurczę, dobra, zrobimy to sprytnie teraz. Jeżeli zdecyduję się... O! Zostało chyba jeszcze tylko dwóch z tego co widzę. Dobra. Teraz czas na tego zdrajcę. Dobra, co tutaj idzie? Kogo trafiłem? O kurde, ale go sprzedałem headshota. Nie chciałem go zabijać, ale widocznie trafiłem go w głowę. Muszę go jakoś odwrócić, moi drodzy. Muszę spróbować go odwrócić, bo muszę zrobić zdjęcie tego gościa. Kurde, to jest to, że Oshia to jest taki strzelec, że no nawet nie chciałem, a postrzeliłem go od razu w łeb. No, tutaj zrobimy zdjęcie dla naszego przyjaciela.
Pyk. Proszę cię bardzo. Zapisujemy to zdjęcie. Myślę, że możemy stąd spadać. Z tego, co mówił wcześniej nasz znajomy, policja tutaj nie ma prawa przyjechać. Więc możemy po prostu się stąd ulotnić. Szczerze spodziewałem się czegoś trudniejszego. Zobaczę jeszcze, czy na górze ktoś jest. Strasznie ciężko się wchodzi po tych schodach. Jest to ostatnie piętro i totalnie tutaj nikogo więcej nie widać. Czyli pozbyliśmy się w całej jego ochrony z tego, co widzę teraz. Słyszę coś na dole jeszcze, jakby tutaj biegał. O, jest ktoś. Dobra, skurczybyku, jak się sprawdzić? Kurde, nie mogę go trafić. Dobra, wskoczymy na to niebieskie. O kurde. Dobra. To nie miało tak wyglądać, ale chyba ten gość teraz się nie skał, czy go obchodzę. Dobra, nie podnoś się, nie podnoś się. Nie podnoś się. Kurde, mówiłem, żeby się nie podnosił. Może za chwilę wyrzuci ten pistolet. Chciałbym z nim pogadać chwilę. Dobra, niestety no, skończyło się to jak skończyło. Teraz możemy się stąd ulotnić i wrócić do naszych... O kurczę, tu jeszcze jeden został, co jest grany? Ile ich tutaj jest? Oho. Odłóż to, to nic ci nie zrobię, pogadajmy. On chyba nie chce z nami rozmawiać. Widzę, że są bardzo honorowi i nie mają zamiaru nic z nami robić. Wow, ale przebiegł. Zaraz mu to inaczej. No, teraz nie musimy w ogóle gadać. Dobra, zjeżdżamy stąd. Łohoho! Łohoho! Tego się nie spodziewałem! Chciałem stąd wyjechać, nie! O kurde, co jest grane? Co jest? No... To Chińczycy znowu są, co jest? Patrzcie, co się tu dzieje. Ale jaja, takiej sytuacji w Los Santos to ja nie miałem. Ty, jesteśmy otoczeni. Jesteśmy otoczeni. A policja znowu nie reaguje. Totalnie nie rozumiem, jak to miasto ma... Sami gangsterzy wysiadają z tych aut, co jest? No popatrzcie się, co się tutaj wyprawia. Sami gangsterzy wysiadają z tych samochodów. Ten gang jest naprawdę podzielony z tego, co widzę, skoro tutaj co chwilę jakieś auta przyjeżdżają. Nie chcę ingerować za bardzo, aż takie sprawy gang... No teraz widzę, że to rzeczywiście jest jakaś chińska dzielnica. Znowu słyszę, że gdzieś tutaj jedzie policja. Dobra, zmywamy się stąd. Teraz totalnie się... Jadą za mną, dobra, uciekamy. Ja sobie pozwolę gdzieś tutaj wjechać. O kurde, o kurde, o kurde. Wow. No to jest to, że totalnie nie znam tego miasta i właśnie takie głupie kraksy będę teraz zaliczał. O, jesteśmy u swoich przyjaciół. Uff. Dobrze się złożyło, że przynajmniej finalnie trafiliśmy w miejsce, na które mieliśmy trafić. Ja lecę tutaj do naszych chińskich przyjaciół i będę się z wami żegnał. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie subka z dzwoneczkiem. Jeżeli jesteście ciekawi, co się stanie dalej, zapraszam jutro o 17 na kanał, na odcinek GTA 5 Życie Gangstera. A dzisiaj wspierający bawimy się na prywatnym live'ie dla was. Yo!